Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia jest teraz Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Witam pani minister. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Zanim przejdziemy do wielkich inwestycji, o których miała pani okazję u boku premiera mówić wczoraj, chciałbym zapytać o rzecz, no, która zapewne zajmuje w resorcie pani w tej chwili bardzo, bardzo wiele czasu i wiele uwagi. To, w jaki sposób uchodźcy z Ukrainy włączani są w system polski opieki, ale także jak wygląda kwestia aktywizacji zawodowej. No jesteśmy już po ponad 3 miesiącach tej nadzwyczajnej sytuacji. Zbliżamy się do 100. dnia wojny Rosji przeciw Ukrainie. Jak ta współpraca, te inicjatywy się układają? Dokładnie tak. Ten pierwszy etap od 24 lutego to przede wszystkim było bezpieczne schronienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Została wprowadzona ustawa i został przede wszystkim rozszerzony dostęp, ułatwienia do rynku pracy. Przyjęliśmy od początku taką strategię, że oczywiście zaopiekowanie się, poczucie bezpieczeństwa to jest priorytetem, ale przede wszystkim systemowe rozwiązania. One są bardzo ważne. Dlatego też rynek pracy, nasze bezrobocie jest niskie, bo za kwiecień szacujemy, że jest to 5,2, a więc pokazuje to, że nasz rynek pracy jest w stanie przyjąć obywateli Ukrainy. Przede wszystkim musimy jednak sobie zdać sprawę, że są to kobiety, a więc ułatwienia, które wprowadziliśmy zarówno w możliwości rejestrowania się, korzystania z instrumentów rynku pracy, ale także z tego, żeby podjęły bezpośrednio pracę, czyli właściwie pracodawca ma 14 dni na zgłoszenie poprzez system praca.gov.pl, aby dana praca była legalna. Na dzisiaj pracuje już blisko 180 tysięcy osób. Mówi pani kobiety i to też jest specyficzna sytuacja, bo w większości są to kobiety z dziećmi w różnym wieku, więc zdaje się, że tutaj poza wszystkim, poza tymi ułatwieniami dla pracodawców, no kluczową kwestią jest zapewnienie opieki tym dzieciom, niezależnie od tego, czy mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, czy jeszcze młodszym, czy tym starszym, które już trafiają, o czym szeroko opowiada w wywiadach minister Czarnek, do polskich szkół. Jak ta sytuacja wygląda? Dokładnie tak. Aby kobiety mogły pracować, potrzebna jest opieka. I już w tej pierwszej ustawie wprowadziliśmy możliwość zakładania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, czego nie było przed wybuchem wojny na Ukrainie. To pozwala też zakładać własne działalności, między innymi klubiki, czy też dziennych opiekunów. Ale w ustawie, która teraz jest procedowana w Sejmie, tak jak zapowiadaliśmy, wprowadzamy rozwiązania systemowe, a więc ułatwienia w zakładaniu klubów dziecięcych czy dziennych opiekunów tej opiece do 5 roku życia. To pozwala przede wszystkim właśnie na możliwość pójścia do pracy. Z dalszych badań, które przeprowadzamy i przede wszystkim przez działania publicznych służb zatrudnienia pokazują, że obywatele Ukrainy, no przede wszystkim kobiety, chcą pójść do pracy. To nas bardzo cieszy, bo dzisiaj można powiedzieć, że tak naprawdę z tych osób, które przybyły do Polski, które mają na dane PESEL-e. W wieku produkcyjnym jest około 500 tysięcy osób, a więc pracuje 180 tysięcy, czyli pokazuje nam to, że przez te właściwie około 100 dni to są dobre parametry, jeżeli chodzi o rynek pracy. Ruch w drugą stronę, pani minister, no bo przecież też nie jest tajemnicą, że kobiety z dziećmi znajdują się w tej chwili w Polsce, duża ich część z Ukrainy, no ale mężczyźni, ci, którzy także pracowali i dłużej przy sezonowych zajęciach i w budownictwie i w wielu innych branżach w Polsce, wrócili do kraju i w tej chwili bronią swojej ojczyzny. Na pewno to jest też zjawisko, które w jakiś sposób na polskim rynku pracy się odcisnęło. Jak bardzo? To jest rzeczywiście zjawisko, które przede wszystkim pracodawcy podkreślają i to tych branż ciężkich, budownictwo czy też przemysł, że tam są potrzebne ręce do pracy. My prowadzimy rozmowy z przedstawicielami pracodawców, którzy proponują rozwiązania, ułatwienia do innych obywateli państw trzecich. Przede wszystkim patrząc na takie dwa aspekty. Za chwilę będziemy realizowali wiele inwestycji strategicznych, zarówno z KPO, jak i z programu strategicznego, ale także odbudowa Ukrainy. I nasze firmy też przygotowują się do tego, aby mieć ręce do pracy, aby móc w tej odbudowie między innymi Ukrainy już przyszłościowo uczestniczyć. A więc przede wszystkim my rozważamy, co ewentualnie można jeszcze ułatwić na rynku pracy, aby przede wszystkim
wszystkim te branże były zrównoważone, jeżeli chodzi o ręce do pracy. Do odbudowy Ukrainy jeszcze za chwilę przejdziemy, a na razie chcę wrócić do pomocy. Wie pani, że są tacy, którzy uważają, że to wszystko się tak samo robi za darmo. No... Ja od razu wytłumaczę, do czego nawiązuję. No bo pojawiają się na przykład takie apele ze strony niektórych polityków opozycji, że jak jakaś pomoc dla uchodźców ma do Polski trafić, to ona musi trafiać prosto do samorządów, a najlepiej jeszcze prosto do rodzin, które pomagają Ukraińcom, bo wedle tej tezy to właśnie pomagają zwykli Polacy, a rząd nic nie robi. W domyśle, gdyby rząd dostał te pieniądze, to PiS je rozkradnie, zrobi z nimi jakieś inne straszne rzeczy. Więc chciałem dopytać o pani punkt widzenia na tę sprawę. Ile to wszystko kosztuje i skąd my te pieniądze? My tą narrację opozycji to słyszymy cały czas, ale przede wszystkim należy tą wiedzę uporządkować, tak jak pan redaktor mówi. Przede wszystkim działania od 24 lutego to są działania rządu, koordynowane przez rząd, poprzez administrację rządową w terenie wojewodów i środki zapewniane przez polski rząd. Te środki przez zresztą minister, który koordynuje, pan minister Paweł Szefernaker, środki są bezpośrednio do wojewodów przekazywane zarówno na miejsca, gdzie obywatele Ukrainy przebywają, szukając schronienia, jakże trafiające do Polaków rzeczywiście, którzy udzielili schronienia, bo to jest też bardzo ważne i przede wszystkim to są wszystkie pieniądze, które w jakikolwiek sposób trafiają na wsparcie, to są pieniądze polskiego rządu. Ani euro nie ma jak na razie pomocy unijnej w tych pieniądzach, które państwo wydają na te rozliczne programy pomocowe? Absolutnie w tym momencie bynajmniej środków zewnętrznych na ten cel nie mamy, ale przede wszystkim realizujemy tak, jak przede wszystkim nasza odpowiedzialność i ta pomoc humanitarna, która powinna jest, jesteśmy zobowiązani, przede wszystkim zdajemy egzamin człowieczeństwa w tym momencie i jestem przekonana, że jako polski rząd, pan premier Mateusz Morawiecki, wykonując wiele misji międzynarodowej, pan prezes Jarosław Kaczyński, to są te działania, które przede wszystkim mobilizują także Unię Europejską do skutecznych działań, między innymi tych sankcyjnych. To teraz o programie inwestycji strategicznych. Była mowa o tym wczoraj na konferencji, także z pani udziałem, z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego. 30 miliardów złotych rozdzielonych wedle jakiego klucza? Bo tu wie pani, że się zaraz nożyce odezwą i tak, no tak, pisowskie samorządy dostaną, a inni muszą sobie radzić. No i to nie jest prawda, bo przede wszystkim wszystkie samorządy w Polsce środki otrzymały na co najmniej jedną inwestycję. Samorządy mogły składać wnioski o 3 inwestycje w zależności od potrzeb i przede wszystkim to samorząd decydował, na jakie projekty składa swoje wnioski. Rzeczywiście blisko 30 miliardów złotych, które trafia dla całej Polski, to jest druga już transza inwestycji strategicznych, to przede wszystkim odbudowa Polski po czasie pandemii. To rozwój gospodarczy, to kolejne ręce do pracy i to przede wszystkim, co ważne, te inwestycje, które będą realizowane przez samorządy dzięki tym rządowym pieniądzom, będą w większości realizowane przez polskie firmy, ponieważ to są inwestycje nie wielomilionowe, ale generalnie one spowodują, że te lokalne ojczyzny będą mogły przede wszystkim rozwijać się też gospodarczo. To powstanie sieć dróg, bo większość, właściwie można powiedzieć, połowa tych inwestycji to są inwestycje drogowe, ale to jest też budowa żłobków, szkół, przedszkoli, a także inwestycja w służbę zdrowia, także wiele projektów, które są potrzebne i dzięki temu wsparciu rządowego będą mogły być realizowane, bo samorządy nie mogłyby ich zrealizować, jeżeli by nie było tego wsparcia. To teraz od inwestowania w Polsce, przejdźmy do inwestowania na Ukrainie, bo próbuję sobie w głowie w tej chwili ułożyć, jak ten proces wygląda. Wydaje mi się, że odbywa się on w bardzo wielu miejscach jednocześnie i na różnych poziomach. No bo pamiętam, jak rozmawialiśmy niedawno w Sygnałach Dnia z wicepremierem Jackiem Sasinem. On opowiadał o tych zabiegach, no tam na szczeblu Davos, rozmowy z tak poważnymi partnerami, jak na przykład amerykański Citibank i tak dalej, i tak dalej. To były rozmowy i o wsparciu transformacji energetycznej w Polsce, ale też rozmowy o tym, w jaki sposób zgromadzić kapitał, jak się przygotowywać do tego, żeby pomagać Ukrainie w odbudowie, kiedy wojna już się zakończy. Wicepremier Sasin mówił też o tym, jak wielką rolę mogą w tym odegrać spółki Skarbu Państwa. Natomiast pani spojrzała i mówiła o tym przed chwilą z zupełnie innej strony, czyli przyglądając się
się temu, skąd wziąć te ręce do pracy, jak polskie firmy chociażby z tego punktu widzenia mają się przygotowywać. Jest już w tej chwili jakiś taki ośrodek działający, czy formalny, nieformalny w rządzie, który wszystkie te tematy składa i przygotowuje jakąś spójną strategię? To jest wszystko przygotowane, koordynowane przez pana ministra Pawła Szefernakera, oczywiście we współpracy ze wszystkimi resortami. Także my tutaj w zakresie rynku pracy też cały czas analizujemy i we współpracy tutaj z pracodawcami, z przedstawicielami organizacji pracodawców przygotowujemy też takie rozwiązania, które by przede wszystkim zapewniły właśnie między innymi ręce do pracy, żeby firmy były przygotowane do tej odbudowy, bo to jest zupełnie inna jakby profesja niż osoby, które przybywają do nas z Ukrainy w tym momencie, czyli kobiety. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, jest gościem Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej rozmowy, szanowni państwo, za chwilę w mediach społecznościowych, także na naszej stronie internetowej. Zapraszam. Pani minister, pytanie, które często pojawia się w telefonach, w mailach od naszych słuchaczy. 14. emerytura w tym roku. Kiedy i dla kogo? Będą tu jakieś zmiany? Jeżeli chodzi o co do zasady, to zmian nie będzie. Ustawa przeszła już Radę Ministrów, jest już po przyjęciu przez Sejm, trafia teraz do Senatu. Przede wszystkim tak, planujemy w tym roku ze względu na sytuację ekonomiczną związaną z inflacją wypłatę świadczenia w miesiącu sierpniu. Od 25 sierpnia, tak pierwsze terminy płatności. Wysokość 14. emerytury to jest minimalna emerytura, czyli brutto 1338 zł. Na rękę będzie to 1217 zł, czyli tak jak 13. emerytura. Będzie to taki poziom. Z tym, że przy 14. emeryturze, tak jak i w ubiegłym roku, wprowadzamy kryterium dochodowe. Będzie to 2900 zł z mechanizmem złotówka za złotówkę. To oznacza, że osoby, które przekroczą 2900, czyli ich emerytury są wyższe, będą miały świadczenie 14. emerytury pomniejszone. Świadczenie jest świadczeniem jednorazowym. Przede wszystkim świadomie wprowadzamy to rozwiązanie jako jednorazowe, gdyż pozwala nam to przede wszystkim odpowiednio wesprzeć naszych seniorów w zależności od sytuacji ekonomicznej, sytuacji w tym roku też związanej z inflacją. Wiemy, że inflacja jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi, ale cały czas staramy się tą politykę senioralną opierać na takich dwóch filarach, czyli tym filarze wsparcia finansowego i aktywności osób starszych. Co z pracą minimalną, a właściwie z wzrostem płacy minimalnej, bo pamiętamy, kiedy był przedstawiony bardzo ambitny taki program skokowego jej podnoszenia w regularnych zresztą odstępach co pół roku. Pojawiły się w sferze medialnej takie informacje o pani deklaracjach z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, że od 2023 roku płaca minimalna miałaby wynieść 3350 zł, od lipca 2023 natomiast 3500. To są rzeczywiście propozycje, nad którymi w tej chwili resort pracuje? Pracujemy nad propozycjami, które musimy do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do dyskusji. Przede wszystkim rzeczywiście jest zupełnie inna sytuacja, która jest spowodowana sytuacją związaną z inflacją, że ustawa zakłada, że waloryzacja świadczenia minimalnego powinna być dwa razy w ciągu roku. Dlatego też będziemy proponowali przede wszystkim Radzie Ministrów jako pierwszą waloryzację w miesiącu styczniu, drugą w miesiącu lutym. Myślę, że te wskaźniki, jeżeli chodzi o lipiec, będą troszeczkę niższe, ale poczekajmy, kiedy Rada Ministrów tym projektem się zajmie, ale rzeczywiście dwukrotnie to świadczenie będzie waloryzowane. Kolejny program. O nim akurat chyba nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać, choć przecież często zagląda pani do programu Pierwszego Polskiego Radia. Razem możemy więcej. Kto w jego ramach może ubiegać się o pieniądze i na jakich zasadach? To właśnie w ramach systemowego wsparcia rynku pracy i tego, aby obywatele Ukrainy mogli znaleźć pracę. To przede wszystkim projekt, który był dedykowany dla i publicznych służb zatrudnienia, samorządów, ale także organizacji pozarządowych, które przede wszystkim na naukę języka polskiego, na aktywizację zawodową obywateli cudzoziemców mogą pozyskać te środki. Rozstrzygnęliśmy ten konkurs. 105 milionów złotych trafia już
właśnie do tego, aby przede wszystkim nauka języka polskiego była tym priorytetem, bo tak jak z badań wynika, Ukraińcy, którzy chcą pracować w Polsce, to tą główną barierą, aby wykonywać zawód, swój zawód, to jest nauka, to jest brak znajomości języka polskiego. Dlatego tutaj kładziemy akcent i to jest w ramach tego naszego pakietu systemowego, aby ten rynek pracy był tak uzupełniony, gdzie te ręce do pracy są potrzebne. Na koniec chciałbym, żebyśmy wybiegli bardzo daleko, bo do roku 2035 i teraz użyję straszliwie brzmiącego słowa, myślę, że nawet dodanie plus na koniec specjalnie by mu nie pomogło, bo jak powiem deinstytucjonalizacja, no to wszyscy się złapią za głowę. Chodzi o deinstytucjonalizację usług społecznych. Co się za tym kryje i dlaczego do 2035 roku i dlaczego niektórzy będą krzyczeć o rany, będą likwidować ośrodki opieki społecznej albo coś w tym rodzaju? Przede wszystkim proces deinstytucjonalizacji jest procesem bardzo ważnym, czyli wprowadzenie usług społecznych, które są jak najbliżej osoby potrzebującej. Usług społecznych, czyli między innymi, czy asystencja osób niepełnosprawnych, czy też domy pomocy społecznej. Zależy nam na tym, aby te placówki, tak jak w pieczy zastępczej, już te trendy mamy odwrócone, że więcej mamy właśnie rodzinnych domów, które opiekują się dziećmi. Tak zależy nam też, aby to było ustawione, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi potrzebującymi. Dlatego te zmiany, żeby przeprowadzić ze spokojem, one muszą być przeprowadzone ewolucyjnie, czyli do 2035 roku. Będziemy starali się wprowadzać rodzinne domy pomocy społecznej, zmniejszać domy pomocy społecznej, ale przede wszystkim właśnie takim równowadze i rozsądku. Zależy nam na tym, aby powstawały mieszkania wspomagane, które przede wszystkim pomagają osobom z niepełnosprawnościami aktywnie korzystać. Dlatego też pracujemy nad wdrożeniem konwencji ONZ-owskiej o prawach osób niepełnosprawnych, bo to jest bardzo ważne, aby przede wszystkim ta godność osób była zabezpieczona. To jest przede wszystkim dość długi proces i dlatego ten odległy termin. A kiedy te prace się zakończą nad wprowadzeniem owej konwencji? Konwencja, prace są rozpoczęte. Pierwsza to deinstytucjonalizacja. Tutaj musimy tymi krokami przede wszystkim ustalać sobie priorytety. Deinstytucjonalizacja za chwilę znajdzie się na Radzie Ministrów, a więc ten proces już będzie krok po krok, po kroku wdrażamy. Jeżeli chodzi o konwencję, tutaj pan minister Paweł Wdówik z zespołem i ekspertów zewnętrznych, czyli i NGOsy, ale także Uniwersytet Warszawski, SGH pracują nad taką koncepcją, która jest przygotowywana z projektu, w ramach też projektu unijnego. Myślę, że w przyszłym roku koncepcja powinna być wypracowana. Na koniec pytanie o to, co się będzie działo w najbliższą sobotę. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Terlecki użył takiego sformułowania, że założenia programowe na najbliższe miesiące. Czy pani coś wie o założeniach programowych, które dotyczą pani resortu, czyli polityki społecznej, polityki dla rodziny. Coś się tu będzie zmieniać w związku z tym, że mają być jakieś nowe założenia? Na szczegóły poczekajmy do konwencji, bo nie byłoby ciekawe, gdybyśmy dzisiaj o nich opowiadali, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, to tak jak 6 lat temu rozpoczęliśmy tą drogę inwestowania w rodzinę, budowania Polski szczęśliwych rodzin, to od tej drogi nie odejdziemy. A więc tutaj mogą być wzmocnienia, ale ta siła rodziny dla nas jest bardzo ważna i na tym budujemy rozwój całej Polski. Mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, gość Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.